Robert uczył posłuszeństwa swego trzyletniego syna Pawełka. Pasem żonę przekonał do swoich metod wychowawczych siniakami. Czternastoletni Paweł zdobywał szacunek kolegów pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem, też używał argumentu siły: Nie bij. Kochaj. Akcja majówkowego szczepienia bez rejestracji realizowana była wyłącznie w miastach wojewódzkich. Nie sposób ustalić na podstawie publikowanych danych, jak wielu mieszkańców Suwalszczyzny pojechało do Białego Stoku, by przyjąć jednodawkową szczepionkę. Ale według danych przekazanych naszej redakcji przez Podlaski Urząd Wojewódzki do Pałacu Branickich w pierwsze 4 dni maja wybrało się po szczepionkę 1745 osób. Pierwotnie akcja miała trwać w dniach od 1 do 3 maja. W tym czasie do szczepienia zgłosiły się na dziedziniec pałacu 1354 osoby. Wojewoda Podlaski przedłużył akcję o jeden dzień i w efekcie 4 maja zaszczepiło się kolejne 391 osób.